A teraz zapraszam na kilka wiadomości z Polski przygotowanych przez Telewizję Trwam. Był legendą jeszcze za życia. Tak o zmarłym w miniony poniedziałek Kornelu Morawieckim mówili ci, którzy znali go najlepiej. Marszałek senior Sejmu i były przywódca Solidarności Walczącej odszedł w wieku 78 lat. Niosę Ciebie, Polsko, jak żagiew, jak płomienie. Gdzie Cię doniosę, nie wiem. Tymi słowami marszałek senior Kornel Morawiecki rozpoczął obecną kadencję Sejmu. Dziś były antykomunistyczny działacz zakończył swoją służbę dla Polski. Z ogromnym żalem potwierdzam, że zmarł dziś Kornel Morawiecki, marszałek senior Sejmu Rzeczypospolitej, kawaler Orderu Orła Białego. Człowiek, który całe życie poświęcił walce o wolną Polskę. Prosimy o modlitwę w tej trudnej chwili. Poinformował rzecznik rządu. Kornel Morawiecki to prywatnie ojciec obecnego premiera Mateusza Morawieckiego. Kondolencje rodzinie zmarłego złożył m.in. prezydent Andrzej Duda. Odszedł pan marszałek Kornel Morawiecki, niezłomny wojownik o wolną, suwerenną i niepodległą Polskę, twórca i symbol Solidarności Walczącej. Cześć jego pamięci. Wyrazy współczucia skierowali także członkowie rządu, parlamentarzyści oraz przedstawiciele opozycji. Panie premierze, proszę przyjąć serdeczne wyrazy współczucia dla pana i całej rodziny. Będziemy pamiętać o pańskim ojcu i jego pracy dla naszej ojczyzny. Zasługi Kornela Morawieckiego na rzecz kraju są nie do przecenienia. Do antykomunistycznej opozycji dołączył w 1968, uczestnicząc w wydarzeniach marcowych. Znany był przede wszystkim jako założyciel i przywódca Solidarności Walczącej. Był człowiekiem niezłomnym, człowiekiem, dla którego Polska niepodległa, wolna stanowiła główny, czy wręcz jedyny cel jego aktywności. Mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Morawiecki senior był jednym z najbardziej poszukiwanych przez służby bezpieczeństwa działaczem opozycji. Był przekonany, że są sprawy, którym życie należy nie tylko poświęcić, ale jeżeli to jest potrzebne, to nawet je oddać. I były takie sytuacje, w których Kornel Morawiecki zakładał, że być może mu przyjdzie zapłacić życiem za swoją działalność, za cele, do których dąży. Wspominał były działacz Solidarności Walczącej Artur Adamski. W 1989 roku Kornel Morawiecki bojkotował częściowo wolne wybory z 4 czerwca, wzywając jednocześnie do lustracji i pełnego rozliczenia komunistów. To Kornel Morawiecki mówił, że z komunistami nie należy się dogadywać, tylko komunistów należy pozbawić władzy. Również mówił o tym, żeby wojska radzieckie wtedy wyprowadzić z Polski. Wtedy nazywano nas, członków Solidarności Walczącej, oszołomami. Powiedziała poseł koła Wolni i Solidarni Małgorzata Zwiercan. Morawiecki senior przez lata był zapomniany. Do Sejmu trafił 4 lata temu z listy ruchu Kukiz 15. W 2016 roku założył ugrupowanie Wolni i Solidarni. W styczniu tego roku Kornel Morawiecki trafił do szpitala z objawami żółtaczki. Badania wykazały raka trzustki. Zmarł w wieku 78 lat. W minioną niedzielę na polskim cmentarzu w belgijskim Lom odbyły się uroczystości związane z 75. rocznicą wyzwolenia Flandrii przez żołnierzy 1. Polskiej Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka. To właśnie to miejsce było głównym celem oficjalnej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Królestwie Belgii. Paraprezydencka polska delegacja i kombatanci uczestniczyli w obchodach 75-lecia wyzwolenia Flandrii przez 1. Polską Dywizję Pancerną, której dowodził generał Stanisław Maczek. Uroczystości rozpoczęło zapalenie znicza oraz ekumeniczna modlitwa o pokój, którą prowadził m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki. Niech straszne dźwięki walk, wołania umierających i rannych zostaną ukojone na wieczność przez Twoją kochającą i nieskończoną łaskę. Niech Ci odważni żołnierze znajdą u Ciebie wieczny pokój. Polacy od pierwszego do ostatniego dnia II wojny światowej walczyli o ocalenie domu, europejskiego domu, a także o wolność i pomyślność swojej ojczyzny, powiedział podczas uroczystości prezydent Polski Andrzej Duda. Walczyli wszędzie, na lądzie, na morzu i w powietrzu.
wśród norweskich fiordów, na brytyjskim niebie, prowadząc naloty na pozycje niemieckie na Atlantyku, czy u wybrzeży Normandii, w skalistym masywie Monte Cassino we Włoszech. Na polach, drogach, placach i ulicach Francji, Holandii i Niemiec oraz tu, w Belgii. W uroczystości wziął także udział król Belgii Filip I. W swoim wystąpieniu podkreślił, że wśród polskich żołnierzy nie brakowało wielkich aktów odwagi. I'm pleased to pay tribute. Dzisiaj wraz z wami chciałbym oddać hołd tym, którzy przelali krew za nas. Wasi rodacy, którzy są pochowani tu, w Lommel, należeli do pierwszej dywizji pancernej, która powstała krótko po nazistowskiej inwazji i była organizowana w Wielkiej Brytanii. Licząca 15 tysięcy żołnierzy dywizja przedostała się przez kanał La Manche w lipcu, aby we wrześniu 1944 roku wyzwalać belgijskie miasta. Dziękujemy wam, Polacy. Wszyscy zebrani walkę o wolność i godność człowieka polskich żołnierzy uczcili minutą ciszy. Po niej prezydent Andrzej Duda i belgijski monarcha pod tablicą pamięci złożyli kwiaty. Podczas uroczystości obecna była rodzina generała Stanisława Maczka, jego syn Andrzej i wnuczka Karolina. Profesor Andrzej Maczek podkreślił, że jego ojciec, generał Stanisław Maczek, był dowódcą, dla którego na pierwszym miejscu był człowiek, czyli każdy żołnierz. Pamięć, którą okazują wszyscy, jest bardzo wzruszająca. Byliśmy w Francji i ostatnio też w Warszawie, także jestem, aż do łez czasami mi dochodzi, jak patrzę się specjalnie na te groby tych młodych chłopców, którzy oddali swoje życie za naszą wolność, za wolność całej Europy. Generał Stanisław Maczek niejednokrotnie powtarzał, że polski żołnierz bije się za wolność wielu narodów, umiera tylko dla Polski. Dlatego też Polacy, marząc o wolnej Polsce, walczyli o wyzwolenie Belgii, Francji i Holandii. Tylko niespełna 2/3 wyborców popierających Prawo i Sprawiedliwość na pewno zagłosuje w wyborach parlamentarnych, które odbędą się już za tydzień, 13 października. Przedstawione w ubiegły poniedziałek wyniki sondażu Ibris wskazują na największe zaangażowanie zwolenników lewicy. PiS chce zmobilizować wyborców i zaprezentował nowy spot zachęcający do głosowania. Kampanii wyborczej regularnie towarzyszą nowe sondaże. Według Ibris na największe 42-procentowe poparcie może liczyć Prawo i Sprawiedliwość. Drugiej w sondażu Koalicji Obywatelskiej przypada 23% głosów. Dobre sondaże zmniejszają zapał wyborców partii rządzącej. Potwierdza to sondaż Ibris. Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości są jednymi z najmniej zmobilizowanych. W 100% do głosowania zmobilizowany jest elektorat lewicy. W przypadku sympatyków Koalicji Obywatelskiej do urn wyborczych zamierza się wybrać 89% zwolenników. Podobnie jest z Konfederacją, 84%. Tylko 64% osób popierających Prawo i Sprawiedliwość przekonanych jest o konieczności głosowania. Niżej jest tylko PSL Kukiz 15, 57%. Trzeba to zmienić, mówi poseł PiS Zbigniew Gryglas. Ta mobilizacja jest bardzo potrzebna, by dalej zmieniać Polskę. Musimy mieć zagwarantowaną tą większość, taką zdecydowaną, a najlepiej konstytucyjną. O pójście do wyborów i zadbanie o przyszłość Polski apelował w Opolu prezes PiS Jarosław Kaczyński. Żadne sondaże nie wygrały żadnych wyborów. Wybory wygrywa się przy urnach, więc trzeba namawiać do aktywności, prosić o aktywność. Każdy głos jest ważny. Do aktywności ma zachęcać też ten spot przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale Polacy nabrali wiatru w żagle. A wyborów nie wygrywa się leżąc na kanapie. Justyna! 13 października idziemy na wybory! Według ekspertów ogólna frekwencja w tych wyborach może wynieść 56%. W wiosennych wyborach do Europarlamentu uczestniczyło 43% uprawnionych do głosowania. W 2015 roku w wyborach parlamentarnych 51%.